Mamy nadzieję, że słońce, które towarzyszy nam od wczesnych godzin porannych, zwiastuje ładną, ciepłą pogodę, a nie krainę lodu. Chociaż chcielibyśmy, żeby każdy dzień był jak z bajki, żeby spełniało się marzenia, a na twarzach zawsze malował się uśmiech. I tego życzymy wszystkim świętującym dzisiaj Dzień Dziecka, zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. 1 czerwca jest dniem wyjątkowym właściwie dla każdego, bo w każdym z nas drzemie dziecko. Zapewne mamy w pamięci historię ze szkolnych ław, zabawy z podwórka, a może pierwsze miłości. Z okazji Dnia Dziecka niespodzianki przygotowały opolskie instytucje kultury. Warto śledzić ich profile w mediach społecznościowych oraz strony internetowe, gdzie będą publikowane dzisiaj quizy, konkursy, zabawy, słuchowiska czy też filmiki. W centrum miasta będzie można także spotkać przechadzające się maskotki. O godzinie 12 wyruszą na spacer spod Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i będzie można je zobaczyć na opolskim rynku czy też na ulicy Krakowskiej. Janusz Korczak pisał, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Oby zatem powodów do śmiechu i radości było jak najwięcej.